Witam w imieniu prezydenta, który niestety nie mógł być, ale myślę, że duchem na pewno tutaj z nami jest. Witam Państwa. Jak przeczytałem, posągowość jest podejrzana, sztuczna i nadęta, więc będę się starał mimo wszystko, nie, żeby to posągowo nie zabrzmiało, ale jak Państwo popatrzycie, to tutaj patrzą na nas medaliony z nazwiskami różnych prezydentów miasta w okresie przedwojennym. To były osoby, które chodziły w kontuszach, to były osoby, które wiele stanowiły w Krakowie, ale dzisiaj wspominamy osoby, która co prawda nie mogła się znaleźć w tych medalionach, ale myślę, że też o Krakowie wiele stanowiła i pokazywała ten Kraków i czuła ten Kraków taki, jaki on jest. Otwarty, pogodny. Nawet dzisiaj pogoda jest taka, mimo tego zagrożenia, które było w południe, jest taka, że pokazuje, że właśnie na ten czas wspominamy w czasie pogody, w czasie takiego spokoju osobę, która dla Krakowa była bardzo ważna. A żeby nie było posągowości, serdecznie Państwa witam i życzę, żeby przemówili ci, którzy najwięcej o tym mają do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Małemu Tomkowi, który
dziwił się, jak to jest możliwe, że ktoś po śmierci znika całkowicie, jego tata powiedział, że to koniec z ołówkiem. Piszesz nim, strugasz go, ołówek się skraca, piszesz, znowu go strugasz, znowu się skraca, jest coraz krótszy i w końcu go nie ma, zupełnie znika. Ale po tym ołówku pozostało wszystko to, co zapisał i narysował. Koncept z ostatniej, właściwie jedynej książki dla dzieci profesora, pozwolę sobie ją pokazać, Senalicy, czyli jak działa mózg, zupełnie mnie zachwycił, więc stąd ten cytat dzisiaj, zwłaszcza, że myślę, że po ołówku z nazwiskiem Wytulani zostaje naprawdę bardzo dużo, więc ten dzisiejszy wieczór zapowiada się bardzo ciekawie, również dlatego, że goście, którzy będą wspominali jako pierwsi profesora, też są bardzo niezwykłymi ołówkami, ale o tym już Tomasz Kotoleni. Ja ten cytat znalazłem w książce Sena Alicji, kiedy ją pierwszy raz miałem w ręku parę tygodni temu. Muszę powiedzieć, że bardzo się wzruszyłem, bo doskonale pamiętam tę scenę, jak miałem 6 lat i przytuliłem się do taty, który zawsze lubił popołudniową drzemkę, no i wtedy stawiałem te pytania, prawda, o sen życia i istnienie życia i to bardzo mi zapadło. Także ja fakt, że tato też to pamiętał, bardzo to było piękne. Chciałem przedstawić właśnie od wszystkich Państwa, którzy zgodziliście się tutaj powiedzieć coś o tacie, wszystkich przyjaciół taty. I w ogóle ja bardzo, znaczy ja jestem jednym z organizatorów, ja i Kancelaria Prezydenta jesteśmy organizatorami tej sesji. To był mój wybór taki i moja prośba do tutaj panów i jednej panny, żeby coś powiedzieli, właśnie dlatego, że chciałem, ja tatę najlepiej pamiętam z tych lat utraconego raju, jak mówił Miłosz, w Dolinie, nasze dzieciństwo jest naszym rajem utraconym i to tak. Dlatego tutaj od pan profesor Woleński był tak łaskaw się zgodzić, profesor Pomorski, pan doktor Kowos, pan profesor Zdrada, pan Krzysztof Zanussi, panna Anna Wetulani i pan profesor Skłodnicki. I ci państwo, mam nadzieję, że w tej chwili powiedzą coś o tacie. Pierwszy głos zabierze Krzysztof Zanussi, bardzo proszę. Profesor Wetulani był człowiekiem niekonwencjonalnym zdecydowanie. Czy zatem jego życiorys jest dobrym materiałem na film? Czy byłaby to bardziej opowieść taka filozoficzna, czy też inteligentna komedia, bo z tego co czytałam, on potrafił żartować z każdej sytuacji, czym zaskakiwał nie tylko swoich studentów, znajomych, ale także dobrych przyjaciół. To prawda, ale nie podejmowałbym się filmować z tego żywota, bo ten żywot jest tak bardzo związany z umysłem, a umysł się tak, produkty umysłu się źle fotografują. Nasza sztuka jest jednak taką sztuką zmysłową, która notuje obraz świata, ale nie bardzo jego treści. Natomiast jestem wywołany do głosu jako pierwszy, proszę nie traktować tego jako zasłużonego, czy nawet niezasłużonego honoru, tylko po prostu samolot może uciec i dlatego, żeby zdążyć, zaczynam. Mam wspomnienia dawne z lat, z roku 60, bo wtedy ucząc się tutaj w Krakowie, znalazłem się w Krakowie po niepowodzeniu moich pierwszych studiów warszawskich. W Warszawie studiowałem fizykę, której jestem zakochany do dzisiaj, ale niestety bez wzajemności. Fizyka się nigdy we mnie nie zakochała. Ja to po 4 latach zrozumiałem. Więc przyjechałem tutaj studiować na jedynym wydziale na Państwowym Uniwersytecie w przestrzeni od Łaby do Władywostoku. Tylko tu w Krakowie był Wydział Filozofii, który nie był marksistowski, bo był na nim profesor Ingarden. I to już było warte pielgrzymki z Warszawy, przeniesienia się tutaj, tułania się po różnych wynajętych pokojach, żeby studiować filozofię w takim normalnym wydaniu. Coś takiego, co nam się wtedy wydawało niedoścignionym marzeniem. W żadnym innym mieście tego nie można było zrobić. Może na Kulu, ale to był uniwersytet prywatny.
I tak się spotkałem z bratem Jurka, z Jankiem. Byliśmy na jednym roku, zresztą na tym samym roku był profesor Karol Tarnowski, naszym starszym kolegą, chyba już doktorantem w tym czasie, był Tischner. I muszę powiedzieć, że to było niesłychane odkrycie dla mnie, i odkrycie Krakowa, i odkrycie Ujotu, i odkrycie takiego kręgu ludzi niezwykłych. Wie Państwo świetnie, jako warszawiak czy warszawianin, odczułem to. Oczywiście Kraków nie jest miastem łatwym, ani miastem szczególnie takim otwartym. I dlatego dom Betulagich był jakimś wyjątkiem, bo mnie tak łatwo tam przygarnął. Uczyliśmy się razem do egzaminów i oczywiście w tym domu spotkałem starszego brata i obserwowałem ten przedziwny duet, który był taki jakby wyreżyserowany, ponieważ Janek był człowiekiem niesłychanej takiej piękności ducha, a Jerzy specjalnie prowokował i cały czas mówił o sobie, że ma wyznaczoną rolę czarnej owcy i musi tę rolę, tej roli sprostać. I to było oczywiście żartem. Natomiast pamiętam gospodarza, profesora Adama, pamiętam rozmowy przy stole, bo jakbyśmy się zasiedzieli nad książkami, to potem bywało karmienie. To było, oczywiście to był wielki przywilej. Nigdy przedtem nie słyszałem o żadnych dekretach Gracjana, nagle usłyszałem o nich przy stole. Wtedy nie było jeszcze internetu, żeby szybko pod stołem sprawdzić, o co to chodzi, ale dowiedziałem się, że profesor wytropił, że tam są zafałszowania z historii, że jakiś egzemplarz przechował się w Gdańsku. Wszystko to bezinteresownie pamiętam tyle lat, chociaż nie dotyczy mnie to w żadnym stopniu. Ale też muszę dodać jedno doświadczenie tamtych wizyt, takie niezwykłe. Mianowicie tam się pojawił wtedy dość całkiem młody biskup Wojtyła. I to właśnie przy stole. Ja tu się z Państwem podzielę taką może mało elegancką obserwacją. Nas oczywiście z Jankiem Betulagim łączyły również włoskie korzenie, poza różnymi innymi związkami studenckimi. Z tym, że z Betulami są dużo dawniej w Polsce niż moi przodkowie. I są z innej części Włocha, jak Państwo wiedzą. Włochy, w świadomości Włochów, nie funkcjonują jako całość. Ja pochodziłem, moi przodkowie z Friuli przyjechali do Polski dosyć późno budować koleje żelazne, a Betulani od dużo dłuższego czasu już byli na terenach Rzeczpospolitej. Ale oczywiście ten motyw nas łączył. I teraz coś to ma wspólnego z Wojtyłą? Otóż ma coś takiego wspólnego, że mój ojciec, mając dobrze w głowie pamięć takiego włoskiego obyczaju, byliśmy rodziną katolicką, dość przykładną katolicką, ale ojciec przestrzegał zasady, że w obecności jedynaka księży się do domu raczej nie zaprasza. Bo jak ksiądz będzie mlaskał przy jedzeniu albo siorbał, to chłopak gotów stracić wiarę. Taka bywa wiara małych ludzi. I w związku z tym ja pierwszego takiego księdza przy stole zobaczyłem, był od razu biskup Wojtyła, więc zrobiło to na mnie wrażenie rzeczywiście. Ale wrażenie zostało na długo, dlatego że zobaczyłem coś nadzwyczajnego, że ten człowiek, mówię Wojtyle, ogromnie uważnie z każdym rozmawiał. Rozmawiał uważnie ze mną, ja byłem kompletnym pętakiem, nie było powodu w ogóle na mnie zwracać uwagi. A on popatrzył, zapytał o coś, słuchał uważnie przez chwilę, był na mnie skupiony. Miałem to szczęście, że potem przez długie lata miałem z nim kontakt, dużo bliższy, ale tamte spotkanie w domu Betulanich było dla mnie takim znakiem czegoś nowego, coś odkryłem. I to za to też muszę być temu domowi bardzo wdzięczny. Z Jurkiem żeśmy się próbowali sprzeczać, ale nie było sposobu, żeby się nie pokłócić, mimo że różnimy nas poglądy, ale łączyła nas zawsze świadomość, że nawet konflikty intelektualne są tylko zabawą, niczym więcej. Konflikty etyczne, moralne sięgają człowieka głęboko. Natomiast te intelektualne nie grożą żadnym cieniem na takich ludzkich relacjach,
Potem gdzieś u Jana 23 przeczytałem takie rozkoszne zdanie, kiedy wspomina kogoś z przyjaciół i mówi, że byli sobie bardzo bliscy, wprawdzie różniły nas wszystkie poglądy, ale przecież to nie ma większego znaczenia. Ale dlatego też i ja z taką pamięcią zostałem. I teraz nie chciałbym Państwu dłużej głowy zawracać, bo mam, jak widać, niewiele więcej do powiedzenia, ale parę lat temu, nie tak dawno, spotykałem oczywiście Jurka przez długie lata, z regularnością pewną, ale w ostatnich latach fundacja, którą programowałem, poprosiła go o to, żeby wystąpił z taką pogadanką do biznesmenów, których organizowaliśmy w fundacji. Chcieliśmy i dalej w tej fundacji staramy się, żeby posiać w biznesmenach jakąś odrobinę wrażliwości metafizycznej. No a tutaj taki sztandarowy agnostyk, a do tego człowiek znający się na mózgu, miał coś opowiedzieć i opowiadał o botoksie. I to było niezwykle pożyteczne, ale się zachowałem pamięć tego spotkania, w którymś z hoteli krakowskich mieliśmy wynajęty lokal. I Jerzy słabo widział, no to było wiadome, że on miał wielki problem ze wzrokiem. W związku z tym nie dostrzegł, że w pierwszym rzędzie siedzą panie, których oblicza przypominają, no raczej kupcie niemowlęcia, i są to panie w pewnym wieku, które wyglądają na nastolatki. I teraz temat botoksu był w tym momencie pikantny, dlatego że on mówił o dwóch fazach, pamiętam każde słowo, bo siedziałem napięty, czy granica tak tu nie zostanie przekroczona, a on ją przekroczył niewinnie, ponieważ nie widział tych panów. A mówił, że po botoksie następuje taka chwila szczęśliwa, bo te panie, które sobie robią te zastrzyki, zwykle noszą już taką przypisaną minę rozczarowania, zgorzknienia, niezadowolenia. I to po zastrzyku znika. Wobec czego nagle świat, który je otacza, robi się przyjazny. Ludzie się zaczynają do nich uśmiechać, one się próbują same uśmiechać. I dopiero po paru miesiącach widzą, że ich wysiłki, żeby się uśmiechnąć, nie zawsze są zrealizowane, bo twarz po botoksie nie wyraża nic po prostu. I to jest ten drugi etap, na którym się trzeba zastanowić, że może potem nastąpić trudność w komunikacji ze światem. Tak zapamiętam Jerzego, niedługo potem przyszła wiadomość o tym, że odszedł. Strasznie mnie to dotknęło, bo to bliskie moje roczniki i poza tym tak mojej świadomości. Odszedł razem z nim jeszcze raz Janek, jego brat, który był takim jego pięknym dopełnieniem. I o Janku mówiliśmy, że to człowiek właśnie za piękny, żeby to było prawdziwe. I coś takiego się dzieje, że tacy ludzie niezwykli tak często bywają wcześniej powoływani z tego świata. Jerzy, cieszę się bardzo, że tyle po sobie zostawił, że tyle pamięci zostawił, że tyle rzeczy powiedział. A to, że się często z nim nie zgadzałem, to jest zupełnie bez znaczenia. Profesor Jerzy Płocki-Pomacki zabierze teraz głos. Z profesorem Wytulaniem łączyła go długoletnia, zapoczątkowana jeszcze w czasach studenckich przyjaźń, która czasami była przyjaźnią trudną, zwłaszcza wtedy, kiedy student Wytulani szedł w miasto, a swojemu ojcu, profesorowi Adamowi Wytulaniemu, promotorowi pracy magisterskiej, profesora mówił, że ten czas spędził z nim właśnie. Przyjaciele nie zawsze życie ułatwiają, a jak pan profesor będzie wspominał tego przyjaciela. Tak, proszę Państwa, tego się właśnie obawiałem, że te pewne anegdotki, któreśmy o Jurku puścili, będą nas prześladowały. I że nie będzie możliwość mówienia o nim w inny sposób. A to, na co nas zaproszono, to są w gruncie rzeczy, jak zatytułowano, wspomnienia o Jurku. Bardzo niedawno napisałem i wydrukowałem własne wspomnienia. Własne wspomnienia są opowieścią o mnie. Wobec tego, czy ja mogę wspominać o Jurku, jakim on był, czy jaki był mój stosunek do niego.
Otóż wolałbym to pierwsze. Wolałbym dowiedzieć się czegoś od niego samego na jego temat. Pod koniec jego życia zapraszałem go do siebie, rozmawialiśmy, opowiadał mi o swoim dzieciństwie. Okazało się, że mieliśmy w dzieciństwie podobne upodobania. Obydwaśmy zbierali kulki i wysadzaliśmy je w powietrze. I te rzeczy, które nigdzie nie zostały zapisane, w gruncie rzeczy wyczerpały możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o jutrze. Owszem, jego książka, którą ostatnio publikował w rozmowie z panią dziennikarką, mamy takie pewne ślady autobiograficzne, pewne opowieści, które by można teraz przytoczyć, zastanawiać się nad tym, jak on sam siebie widział lub nie chciał widzieć. Bo bardzo często to sprowadzało się do tego, że coś się wydarzyło, o czym on mówił niechętnie. Natomiast jeżeli spojrzeć na jego wspomnienia przez moje doświadczenia, no to w gruncie rzeczy mielibyśmy podobny czas historyczny, w którymśmy żyli. On był starszy ode mnie o rok minus 19 dni. Byliśmy niemalże równolatkowie, kilkami. Co prawda moje doświadczenia wcześniejsze życiowe nie łączyły się z Krakowem. On był bardziej związany z tym krakowskim amarkordem, który sam sobie zasługuje na opowieść. Natomiast jego życie mimo wszystko zahaczało o to, czego ja doświadczyłem. Jest w życiorysie Jurka szereg pytań, szereg problemów, które nie zostały przez niego wyjaśnione, do których stosunek Jurka nie jest nam do końca znany, ale wiadomo, że one istniały. Zacznijmy od jego stosunku do ZMP. Wiadomo, Jurek był w szkole średniej aktywnym ZMP-owcem. I to jego życie ZMP-owskie, o którym potem niechętnie mówił, oskarżając się, że rzeczywiście taki byłem, ale równocześnie w rozmowach chwalił swego Mefistofelesa, którym był dyrektor liceum, który go w tym kierunku popchnął. Można by ten problem pociągnąć dalej i mówić o jego późniejszej działalności politycznej, czy to czasów października 56, czy to czasów Solidarności, ale w końcu, że sądzę, że to ostatnie, na tym ostatnim więcej mają do powiedzenia ci, którzy z nim blisko byli. Drugi problem to jest jego stosunku do ojca. Jest to w książkach sporo i wydaje się, że może zadowalająco. Może się to mieścić w historii jego pokolenia i mojego. Mój ojciec zniknął na początku wojny i został zamordowany. Nie pojawił się po latach. Tymczasem jego podobnie zniknął, ale pojawił się jako obcy, starszy człowiek. Natrafił na sprzeciw syna. Jego ZMP było w pewnym sensie efektem tego domowego konfliktu pokoleń. Nie spotkałem w jego otoczeniu starszych przyjaciół z pokolenia ojca. Ale dopiero w latach 80. poznałem jego starszego przyjaciela ze Śląskiej Akademii Medycznej, który potem był jego laudatorem w procesie doktoratu honorowego. Jurek jednak łączył się z rówieśnikami, co mogło jego i nas ustawić na kontrze ze starszymi. Moje nieudane starania zostania asystentem w Katedrze Historii Prawa Polskiego nie powiodły się w pewnej mierze,
ponieważ zaprzyjaźniłem się z Jurkiem, a on był w konflikcie z ojcem, który był kierownikiem katedry. To pokoleniowe zaprzyjaźnienie potwierdził Jurek, proponując mnie i Michałowi Ronikerowi dozgodną przyjaźń. Naprawdę, jak mali chłopcyśmy przysięgali. Z Michałem to się rozeszło, ale nie z powodu jego słynnej afery, który, chociaż autorzy delacji postanowili nas poróżnić, byliśmy razem na tym sądzie czarownic i zaraz zasiedliśmy na kawie, by sobie powiedzieć, że Michała nie potępiamy. Jego stosunek do Piotra Krzyneckiego. Znaleźli ze studium wojskowego UJ i lubili. Gdy Piotr konferencję w piwnicy wjechał do Paryża, jego miejsce zajął Jurek. To prawda, że po powrocie Piotr był urażony z racji sukcesów, jakie w tym roku zastępca odnosił Jurek. Jurek nigdy do piwnicy nie wrócił. Styl i adresat konferencjerki Piotra był jednak inny od Jurka. Był skierowany raczej do starszego pokolenia. Jurek to pokolenie atakował. Był młody. Mamy szereg świadectw, że starszych obrażał. Jurek pozostał chłopcem. Wetulańczyk, mówiła o nim nasza przyjaciółka Wanda Błońska. Był chłopcem. Był chłopcem. Na jego kultowych urodzinach dopiero później zaczęli pojawiać się ludzie ze starszego pokolenia. Artysta. W naszym pokoleniu trzeba było, no powinno się być artystą. Jurek we wczesnych latach piwnicy napisał sztuczkę o doktorze Caligari. Próba jej wystawienia była klapą. Nie lubił o tym wspominać. Lepszym pomysłem było uznać się za geniusza, choć nie wiadomo, co to oznaczało, chociaż później łączyło się to z jego nauką. Ten początkowo traktował encyklopedycznie i bardzo lubił o niej prawić. Niestety jego kariera akademicka trzymała go z dala od uniwersyteckiej katedry, co było karą PZPR na jego ojcu. Wykładał więc, gdzie mógł, z wiedzą o filmie łącznie. Potem jego wykłady stały się kultowe. I w końcu problem, który nie rozstrzygnąć, a tylko go zaznaczy. Jego mezogenizm. Obecny z Jurka Tomek powiedział mi, że ojciec bał się kobiet. Po jego skłonności do flirtu, której nie utracił do końca, można by kwestionować taką diagnozę. A jednak potrafił być nieprzyjemny dla pani, atakując je częściej, najczęściej obśmiewając głupie baby. Nie potrafię tego wyjaśnić. To zadanie dla autorskich wspomnień. Dziękuję. Może coś w tym jest, bo mam na mikrofon, powinnam się teraz rozsyłać. Dziękujemy pięknie. Profesor Jan Woleński, panie profesorze, zanim oddam głos, zapytam w ten sposób, ponieważ profesor Woleński, ponieważ profesor Wetulani właściwie nie krył się ze swoją buntowniczą taką przeszłością i często wspominał, że potrafił być przekorny do granic możliwości, więc zastanawiam się czasami, czy przekora to jest dobry życia, czy to się sprawdza filozoficznie, rzecz ujmując. Tak się składa, że te wspomnienia Krzysztofa Zanussiego i Jerzego Pomorskiego i moje się trochę przecinają. Ja pierwszy raz Jurka zobaczyłem właśnie w piwnicy jako konferansjera. To było w 1959 roku i dokładnie go pamiętam, prawda, w takim łańskim stroju gonił po scenie niesłychanie dynamicznie, ale robił to w takim stylu piwnicy, to znaczy dedykował te piosenki czy poszczególne numery, nazwijmy to tak, co było niewątpliwie w jakiś sposób kopią Piotra Skrzyneckiego, jak to mogłem później porównać. No nic o nim nie wiedziałem, poza tym, że był synem mojego profesora, Adama Wetulaniego. Pierwszy mój wykład, jaki słuchałem na Wydziale Prawa w 1958 roku w
pierwszy wtorek albo drugi października, to był właśnie wykład z historii państwa i prawa polskiego. No nie będę już mówił o tych dalszych kontaktach z profesorem Adamem Wytulaniem, bo to nie za bardzo należy. To już może poza jednym, ale o tym za chwilę. Potem poznałem, podobnie jak Krzysztof Zanussi, jego brata, znaczy może nie potem, bo był studentem prawa jeszcze, tam na prawie się jednak mimo co te lata były bardzo, bardzo duże, to prawie się wszyscy znali. No, tych chyba już skończyłeś wtedy, w 1958 roku. Tak, myśmy się znali. Jurek przepisał mi pracę magisterską. Myśmy zresztą się znali z Jerzym Pomorskim z innej płaszczyzny, że tak powiem. I tu muszę sprostować. Otóż to ja byłem na roku z Wytulaniem, rzeczywiście w roku 1960. Karol Tarnowski na pewno nie był, on był z Tischlerem. Co do pana, to sobie to wyjaśnimy. No, to nie ma. Mam indeks. Nie ma takiego większego znaczenia. Myśmy się bardzo zaprzyjaźnili, proszę państwa, z Janem Wytulaniem, chociaż mieliśmy poglądy diametralnie różne na wiele spraw, poza tym, że łączyły nas zainteresowania logiką. Ale zdawaliśmy egzaminy magisterskie w tym samym dniu, w 1964 roku, na początku lipca, i razem żeśmy oblewali magisterium, przytomności zresztą także Jerzego Pomorskiego. Ja wtedy w zasadzie z Jerzym Wytulaniem prawie nie miałem żadnych kontaktów, przynajmniej ich nie pamiętam. Pewnie się jako żeśmy spotykali. Spotykaliśmy się, ale oczywiście były te legendy, o których tu poprzednicy mówili, czy legendy, czy nie legendy, mianowicie o tym, że to byli dwaj różni bracia, dwaj różni przede wszystkim synowie tego samego ojca, czy tych samych rodziców. To była rzecz znana. I to wszyscy przyjmowali po prostu do wiadomości. Ja nie miałem okazji tego zauważać. Janek o tym specjalnie nie mówił, ale to było znane. I dla Państwa przychodzi rok 1965, śmierć Janka, tragiczna bardzo. I wiedziałem, że on zostawił pewien tekst referatu swojego na seminarium Izydory Dąbskiej, który nam myślał, że trzeba opublikować. No ale jak dotrzeć do tego? Trochę się wstydziłem pójść do ojca, którego znałem, bo już byłem wtedy asystentem na Wydziale Prawa. Zresztą to nie była, że tak powiem, pora do tego. Więc myślę sobie najlepiej przez syna. No i przyszedłem właśnie do domu na plac wówczas wolności. Adam Wytulani był w domu, zapytał mnie, co pan tu robi. Wyjaśniłem mu, on się bardzo zdenerwował. Powiedział, dlaczego pan do mnie od razu nie przyszedł, tylko no ale jak żeście już z synem ustalili, to proszę, prawda, to już robić. No i myśmy ten tekst odnaleźli, był scenograficznie napisany, Jurek to zaczął tłumaczyć, ale to ja nie o tym chciałem mówić. Bo wtedy on się okazał zupełnie innym człowiekiem, niż o nim mówiono. Znaczy okazało się, że jest bardzo głęboki, bardzo wrażliwy. Godzinami mi opowiadał o tym tragicznym wydarzeniu, swojej reakcji, reakcji rodziców, nowych swoich obowiązkach wobec rodziców, bo sobie zdawał sprawę, jak teraz ta sytuacja będzie wyglądała. I ta legenda właściwie prysła. Bo oni byli tak naprawdę do siebie pod względem wrażliwości, w stosunku do życia, pewnej głębokości przeżyć, bardzo, bardzo, bardzo podobni. Z tym, że oczywiście jeden był człowiekiem wierzącym, drugi był zawsze agnostykiem. No, ja jestem podobny jak Jerzy, więc myśmy od razu znaleźli to porozumienie. Ale zresztą Państwa, to tak było dość dziwnie, że myśmy się nie spotykali, mimo tej takiej zadzierzgniętej
dobrej znajomości w obliczu pewnej tragedii. Ja byłem jednym z pierwszych prawdopodobnie, z czego on się zwierzał, tym bardziej, że ja byłem przyjacielem jego brata. I dopiero w latach 90. ja już nie pamiętam nawet, jak to się stało. Ja nigdy nie chodziłem na te kultowe urodziny, ani na inne zresztą imprezy, gdzie to towarzystwo się spotykało. Może dlatego, że miałem trochę inne kręgi. Ale z drugiej strony przyjaźniłem się ze Zbigniewem Dodą i jego żoną, którzy mieszkali w następnym mieszkaniu, prawda? To jest mniej więcej pół metra różnicy pomiędzy wejściem i bardzo często tam bywałem, prawda? W mieszkaniu państwa Dodów, no oczywiście siłą rzeczy od czasu do czasu się z Wilkiem spotykałem. W pewnym momencie Basia Dodowa powiedziała, zresztą szyba po śmierci, nie, jeszcze jej mąży, słuchajcie, przyjdźcie na urodziny Jurka. A ja mówię, no dobrze, no ale przecież to chyba to takie wrażenie do profesorskiego domu z zasadami. No to trzeba chyba być zaproszony. No nie, nie, to przychodzi każdy, kto chce, prawda? I to nie ma żadnych tutaj formalizmów. No i z moją żonką żeśmy przyszli. Co było tutaj fenomenalnego, żeśmy weszli w zasadzie do domu, który tego gospodarza żeśmy właściwie nie znali, czy mało znali. I oni nas powitali tak, jakbyśmy byli starymi bywalcami od kilkudziesięciu lat. A świetnie, że jesteście, a rozbierzcie się, o proszę, tak, prawda. No i od tego czasu do ostatnich urodzin, jakie były, no to albo byliśmy moją żoną oboje, albo przynajmniej ona, bo ja czasami miałem jakieś konferencje, musiałem wyjeżdżać z Krakowa. I można powiedzieć, że dopiero wtedy, żeśmy się tak naprawdę zaprzyjaźnili w sensie no, bliskich kontaktów. A one były dla nas stosunkowo łatwe z uwagi na podobny światopogląd, czy właściwie prawie że identyczny światopogląd. Dalej na takie podejście filozoficzne do rozmaitych spraw, polegające na tym, że obaj żeśmy reprezentowali tak zwany naturalizm. To znaczy, że świat się wyjaśnia w ramach świata. Tak? Że nie trzeba się sięgać do żadnych transcendentalnych elementów. To oczywiście jest bardzo trudne. Zresztą to musi się uśmiechać i z pewną ironią i słusznie. No, on był w tym bardzo, prawda, osadzony, ponieważ on musiał wyjaśniać psychikę, tak? Mnie było trochę łatwiej, no bo ja tam zawsze bujałem w tych takich bardziej ogólnych sprawach, ale kiedy rozmawialiśmy o tych kwestiach, rozmawialiśmy od czasu do czasu, no to właśnieśmy zwracali uwagę na ten, na to naturalistyczne podejście do świata, które jest no oczywiście pochodną agnostycyzmu, albo odwrotnie, no to już mniejsza o to, nie będę tego rozwijał. Jeszcze chcę na koniec powiedzieć, że mimo, że Jurek uchodził, jak to się mówi popularnie, za zgrywusa, miał taki bardzo swobodny, ironiczny stosunek do świata, zresztą to było tutaj i podkreślane, to jednak, jeżeli chodzi o jego pracę zawodową, on był niesłychanie poważny. Nie było nic z pozy, on popularyzował w sposób troszkę pozerski, ale jeżeli chodzi już o te twarde zagadnienia, którymi się zajmował, no to było jak najbardziej poważnie i co więcej, jemu bardzo zależało na tym, żeby w nauce coś zrobić. No i jak wiadomo, zrobił, więc powiem tak na zakończenie. Ta natura była dwoista niewątpliwie, ale z drugiej strony mnie się przynajmniej wydaje, jak wiadomo, ja poznałem go bliżej dopiero w późniejszych latach, że w dużej mierze to była to, o czym pani z
zaczęła, to była troszkę dużo przekory. On zdawał sobie sprawę z tej legendy, która towarzyszyła wiedzy na temat jego spraw rodzinnych, wnętrza rodziny, że on jest właśnie tą czarną owcą, który czasami potrafi się wulgarnie nawet odezwać przy stole w czasie rodzinnego obiadu, ale myślę, że to było w tym więcej przekory niż takiego autentycznego przekonania, że styl bycia taki jest, albo ewentualnie nawet taki był, być powinien. No ale to trudno się dziwić. Naukowiec, który jest równocześnie artystą i konferansjerem piwnicy, no trudno, żeby był inny. Tego Ferrana tutaj już wspominana tyle razy. Pozwolą Państwo, że zacytuję. Jest to oczywiście mnóstwo legend założycielskich piwnicy pod Ferranami. Moja wersja jest taka. Piwnica zaczęła powstawać na moich urodzinach, gdy spotkali się Piotr Skrzynecki i Jan Antworczewna. I oni zaczęli wtedy ze sobą rozmawiać. To rzecz jasna wspomnienia profesora Wybranego z wywiadu w Radiu Kraków. Co było potem wiadomo? Wiadomo również, to zostało dzisiaj już wspomniane, że gdy Piotr Skrzyneski wyjechał do Paryża, profesor Medulain był konferencjerem, zasłynął wtedy jako bardzo sceniczna osobowość, a także konferencjer, który używał dosadnego, szyderczego humoru i uszczypliwego języka. Pozwolą Państwo, że ja nie będę próbowała tej metody, powiem po prostu. Leszek Buntowicz. Witania. Są takie dla każdego pokolenia daty, takie osie, wokół których kręci się potem nasze życie. Dla mojego pokolenia taką osią jest niewątpliwie Karnawał Solidarności, a Jurek, przypominam, od 80 roku był członkiem Solidarności i oczywiście 13 grudnia, czyli wprowadzenie stanów wojennych. Ja nie sądzę, żeby to były daty dla Jerzego najważniejsze, ale z pewnością istotne. Bo tak Bóg skonstruował ten świat, szanowni Państwo, że upadają mocarstwa i imperia. W proch obracają się pozornie niezniszczalne systemy. Ale pieśni zawsze powracają jak gorzka fala. Nie litania, tylko moja litania. Jak jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę, ile razy palce sobie przytnę, nim cię wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Wcale byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę tak, by cię uważała za berło świata i wybrankę Boga. Chcę tylko dom w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ścianę. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy, tym mózgiem byli i sumienie, kto z przyjaciół pokaże mi plan, kładąc rękę na moim ramieniu, czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania, czy naprawdę zacząłeś odpowiadać na najprostsze zadane pytania. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę tak, żeby cię uważał za berło świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ścianę. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać
o sprawach, które wszyscy znamy. Ile razy swoją twarz ukryjesz za zasłoną flagi transparentów, ile lat będziesz mi przypominać rozpędzony burz, wrak okrętu, domlikanią się do ciebie modlę. Bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę, czekam. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę tak, żeby cię uważano za pewne świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ścianę. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jak jeszcze numer wybierz, w którą szlemą skierujesz ulicę, ile razy palce sobie przytrę, nim się wreszcie klamki wywrócę. Jak jeszcze. Wracamy do opowieści. Profesor Jerzy Zdrada, bardzo proszę. Z Wetulanimi, z nazwiskiem Wetulani i z osobą, i z rodziną Wetulani zetknąłem się już w czasie studiów. Dlatego, że dla ówczesnych studentów uniwersytetów, studentów historii, nazwisko profesora Adama Wetulaniego było nazwiskiem wybitnego uczonego, prawnika, historyka ustroju, ale jednocześnie i wiedzieliśmy, że jest to jeden z tych profesorów, którzy w tych najgorszych czasach przed 56 rokiem zachowali pełną niezależność i swoją naukową godność. Jeśli już mówię o profesorze Adamie Wetulanim, to o jednym fakcie jeszcze należy wspomnieć, który również potem przewinął się w życiorysie Jurka. Mianowicie po 56 roku padł pomysł przywrócenia Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wetulani należał do tego grona, Adam Wetulani oczywiście należał do tego grona, które podjęło te starania, zakończone zresztą pełnym niepowodzeniem, bo Polska Akademia Nauk na to się nie zgodziła, z jednym jednakże wyjątkiem. Mianowicie wtedy właśnie, aby zadowolić największe środowisko powarszawskie, środowisko naukowe Krakowa, została utworzony oddział Polskiej Akademii Nauk, który swoją rolę pozytywną w organizowaniu tutaj środowiska naukowego odegrał. Wtedy właśnie w tych 50 latach po 56 roku spotkałem się również z Jankiem Wetulanim. Odnawialiśmy na różnych kierunkach, na różnych wydziałach naszego uniwersytetu, odnawiał się ruch kół naukowych, które również w okresie stalinizmu zostały zlikwidowane. Od 56 roku, od wiosny, takie koła naukowe zaczęły być odtwarzane. Mnie przypadł udział odnawiania koła na Wydziale Historii, tu obecnemu Jerzemu Pomorskiemu razem z moim i jego przyjacielem Marianem Sienkiewiczem na Wydziale Filologii. Natomiast Janek Wetulani odtworzył pierwszą w historii naszego uniwersytetu organizację studencką, mianowicie Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Słuchaczy Prawa. Biblioteki Słuchaczy Prawa, tak. I wtedy poznałem bliżej Janka na spotkaniach,
które organizował profesor Klemensiewicz dla takich aktywistów, nazwijmy to tym ówczesnym słowem, gdzie słuchaliśmy profesora cieszącego się również wielkim autorytetem i również starającego się nam młodym przypomnieć najlepsze tradycje takiego niezależnego ruchu naukowego, w tym wypadku studenckiego. Od Jurka Wytulaniego raz czy drugi widziałem przelotnie, właśnie jako konferansjera w piwnicy, ale dla mnie był wtedy konferansjerem. Nikt nie przypuszczał, ale na pewno nie ja, nikt z moich bliskich, że wyrośnie z niego kiedyś uczony, a tym bardziej nie przypuszczałem, że kiedyś nasze drogi zetkną się bardzo blisko, na lat kilkadziesiąt zwiążemy się i przyjaźnią, i wspólnymi poglądami. Tutaj wspominano o, nazwijmy to w cudzysłowie, miłości Jurka do ZMP. Był ten okres, Jurek sam zresztą wielokrotnie w różnych wspomnieniach nawiązywał, podkreślając swoją taką stronę niezwykle, nie chcę użyć żadnych słów, ale w każdym razie przeciwnika niejako w rodzinie tej tradycji, którą reprezentował Adam Wetula. Ale po 56 roku, jak przypuszczam, Jurkowi ta miłość całkowicie przeszła, bo nie znam żadnego faktu, nie znam, aby cokolwiek był związany politycznie z ówczesnymi, nazwijmy to, reżimem. W 80 roku należał Jurek do tego grona, pierwszego w Polskiej Akademii Nauk, które zaczęło tworzyć ruch Solidarności. Tutaj na tej sali jest przynajmniej jeden świadek, profesor Ryszard Przewłocki i jego żona, pracownicy wtedy Instytutu Farmakologii, którzy również należeli do tego grona, które we wrześniu 1980 roku organizację Solidarności w Polskiej Akademii Nauk tworzyło. Jurek należał do najbardziej aktywnych i razem zresztą z Przewłockim znalazł się w naszej dziewięcioosobowej komisji zakładowej. Jedno tylko słowo, może, które może charakteryzować, co to znaczyła wówczas komisja zakładowa w Polskiej Akademii Nauk. Z tego dziewięcioosobowego grona czterech członków komisji zakładowej, wtedy docentów, zostało członkami Polskiej Akademii Umiejętności po jej odnowieniu w 1989 roku. Trójka już niestety spoczywa na cmentarzu. Pozostał jeszcze tylko Jerzy Ryszard Przewłocki. Natomiast dlaczego o tym wspomnę? Otóż dzisiaj, kiedy mówimy o Solidarności, często zapominamy o tym, że w naszym środowisku, przynajmniej w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, oczywiście był to ruch związkowy, tak jak wszędzie, ale dla nas był to również przede wszystkim ruch społeczny czy obywatelski, który miał na celu znacznie więcej niż tylko materialne czy zawodowe interesy pracowników naukowych czy innych pracowników, czy pracowników Polskiej Akademii Nauk. Może o dwóch jeszcze faktach, o których warto wspomnieć. Otóż z naszej komisji zakładowej wyszła inicjatywa przygotowania nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
którą na kilku spotkaniach ogólnopolskich została przygotowana i taki projekt we wrześniu 1981 roku został złożony ówczesnemu prezydium Polskiej Akademii Nauk. Po dwóch miesiącach już stan wojenny, w związku z tym sprawa nie została nadana. Druga inicjatywa, która wyszła również z tego grona i w której i członkowie Komisji Zakładowej i Jurek szczególnie wspomagali mnie, to była inicjatywa przywrócenia Polskiej Akademii Umiejętności. Zrobiliśmy takie rozeznanie, zebraliśmy kilkanaście podpisów. Jeszcze wtedy żyło, o ile dobrze pamiętam, 22 członków dawnej Polskiej Akademii Umiejętności, tej zlikwidowanej w 1952 roku. Z tego grona nie wszyscy podpisali nasze wnioski. Kilkunastu na pewno. Było w Akademii na Sławkowskiej duże spotkanie. Powiedziałbym, że było to drugie podejście do odtworzenia Polskiej Akademii Umiejętności. Trzecie jest już dziełem późniejszego pokolenia. W 1989 roku jest tu na sali profesor Andrzej Białas, który jest prezesem Polskiej Akademii Umiejętności. I to jest właśnie to grono, które doprowadziło do pomyślnego końca te próby podejmowane od 1956 roku. W Komisji Solidarności zajmowaliśmy się zresztą również nie tylko tymi wielkimi sprawami, ale i czysto związkowym. Jurkowi ku jego żalowi, czy nawet niezadowoleniu i bardzo często przytykach, które słyszałem, przypadł dział wczasów i uważał to za karę boską, ale wykonywał niezwykle skrupulatnie. Dokumentacja, kiedy wybuchł stan wojenny, całą dokumentację dużej naszej działalności, również wydawniczej, ukryliśmy, natomiast zostawiliśmy wszystkie dokumenty dotyczące tych spraw socjalnych, uważając, że one powinny być kontynuowane i nie można ludziom zamykać drogi. I potem wielokrotnie od Jurka słyszałem, że no tak, wszystko schowałeś, natomiast Esbecja dostała dokumentację wczasów i socjalną. Było to oczywiście z jego strony żartobliwe, bo Jurek od samego początku, od niedzieli, od godzin rannych, dosłownie rannych, bo o godzinie 8 mieliśmy już pierwsze posiedzenie, tajne posiedzenie Komisji Zakładowej, w której Jurek był razem z Laskowskim, drugim profesorem, już też żyjącym, jeździli samochodem i zwozili nas na umówione miejsce pierwszego spotkania. Od tego momentu Jurek bardzo ściśle już z nami współpracował, zarówno w ramach tego, co się działo w samej Polskiej Akademii Nauk, jak i tego, co później było w regionie albo w skali krajowej. Jurek wtedy był prezesem, tak się to nazywało, Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. Lokal tego towarzystwa mieścił się na ulicy Podwale w dawnym mieszkaniu profesora Maślankiewicza, który podarował to mieszkanie z całym wyposażeniem. Tam się odbywały, w tej redakcji Wszechświata, odbywały się posiedzenia tajne, różnego rodzaju spotkania, gdzie zagłębialiśmy się w przepastnych, starych, przedwojennych fotelach skórzanych profesora Maślankiewicza. Jurek nie byłby sobą, gdyby w tym najbardziej ponurym okresie nie próbował robić różnego rodzaju aluzji do systemu, jaki zapanował. Otóż pierwszy numer wydany w stanie wojennym
Wszechświata, na okładce miał koronę. Jako, prawda, symbol. To był jeden z elementów przekory Jurka. Kolejny, to była sprawa, już kiedyś o niej wspominałem, już nieco późniejsza, mianowicie po śmierci Andropowa, jeden z naszych uniwersyteckich profesorów, wtedy minister, ogłosił w Trybunie Ludu panegiryk na rzecz zmarłego Genseka, co środowisko oburzyło, w związku z tym w pewnym niewielkim pisemku ukazał się anons, który brzmiał mniej więcej tak. Dowiedzieliśmy się, że ten panegiryk nie wynika z miłości do Genseka, ale z potrzeby uzyskania honorarium. W związku z tym redakcja nazywała się Kosa, a pismo nazywało się Kosa. Redakcja Kosy wykopała w ogródku swoją kasę, nie znalazłszy w niej monet srebrnych, przesyła obomuż profesorowi 30 zł. I to się oczywiście rozeszło po Krakowie jako anegdota, jako złośliwość. Też charakteryzująca Jurka postawę w tym czasie. Na anegdotach się nie kończy. Jurek, który był już wybitnym specjalistą, miał szerokie kontakty, zwłaszcza z swoimi kolegami po fachu we Włoszech. Pracował w jednym z ważniejszych tam ośrodków. Bardzo często jeździł na badania. Wiedzieliśmy, że przy tej okazji zawsze odwiedza Watykan i spotyka się z przyjacielem swojego ojca, mianowicie Janem Pawłem II. Wobec tego przez Jurka przesyłaliśmy informacje do Ojca Świętego, rodzaj komunikatów, co się dzieje, informacji takich, które poprzez Jurka trafiały bezpośrednio do rąk Ojca Świętego. O czym wiemy, bo przynajmniej jedna z takich komunikacji została przez Jana Pawła II publicznie przyznana, odbiór tego został publicznie przyznany w czasie znanych środowych po tych wielkich audiencji dla wiernych, jakie się wtedy w Watykanie odbywało. Od mniej więcej tego września 1980 roku do ostatnich dni, a później jeszcze do ostatnich dni Marysi Wetulani łączyły nas bardzo bliskie stosunki rodzinne. Wielokrotnie, nie tylko na tych publicznych, kultowych spotkaniach, spotykaliśmy się w naszych domach, tu w Krakowie, poza Krakowem, również u przyjaciół. To było grono, które zachowało wiele z tego etosu z września, czy z, nazwijmy to, z karnawału Solidarności 1980-81. Takim Jurka zapamiętałem, zarówno jako w tych kontaktach obywatelskich, nazwijmy to, jak i w tych kontaktach przyjacielskich. Co do jego roli naukowej, to mogę powiedzieć, że kilkakrotnie słyszałem jego wystąpienie, jego prelekcje, ale o jednej okazji, która wywarła na mnie wielkie wrażenie, chcę wspomnieć. Było to nadanie doktoratu honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie Jurek wygłosił wykład fascynujący w formie i w treści, taki, który wielu z nas zapewne w innych, przy innych okazjach mogło z
słuchać i mogło podziwiać. I teraz czas na profesora Jacka Skłodnickiego. Profesor Wetulani w jednym z wywiadów skomentował tak swój wybór drogi naukowej. Poszedłem na biologię po to, żeby nikt nie mówił, że jestem gorszym prawnikiem od mojego ojca. Pan z kolei, panie profesorze, na okładce książki Gwizdacz na Stalina pisał, że posłuchał swoich rodziców. Nie rozumiem dlaczego po ukończeniu gimnazjum posłuchałem rodziców i poszedłem na medycynę. Rozumiem, że chodziło między innymi o to, że jak pan również wspominał na tej okładce, że niestety urodził się pan w Krakowie, ale przed wojną mógł się pan urodzić gorzej, bo w Warszawie, albo też o niebo lepiej, bo w Zakopanem. I teraz po tym długim wstępie dochodzę do pytania, gdyby pan profesor tak bardzo wcześnie w te góry uciekł, no to nie wiadomo, czy spotkałby pan profesora Wetulaniego, bo ten, co sprawdziła przed chwilą, gór Iruni. Tak i nie, bo ja Państwu tylko taką krótką historię powiem, jaką przeżyłem z Jurkiem i zresztą też z Tomkiem, o czym oczywiście Tomek nie będzie pamiętał, bo wtedy 4 lata w tym buście. I pamiętam to, że Jurek był, jak Państwo tutaj słyszeliście, znakomitym naukowcem. Był świetny, miał publikacje i tak dalej i był przez stypendystą, nie wiem, czy to był rząd amerykański, czy to było stypendium Polskiej Akademii Nauk, dość na tym, że został zaproszony do Stanów Zjednoczonych na roczne stypendium. Kłopot w tym, że jak go zaproszono i przyszło to zaproszenie do zakładu, w którym żeśmy razem pracowali, a de facto siedzieliśmy przy jednym biurku dosyć wiele lat razem, więc nic dziwnego, że jak przyszło to zaproszenie, to sekretarka mnie zawołała i mówi, gdzie jest Jurek, przecież tu pan profesor Salzer chce się z nim zobaczyć i właśnie ten Salzer był ze Szwajcarii, przyjechał do Krakowa, przy okazji zwiedzał Kraków. I Jurka nie było, sekretarka mu powiedziała, że żeby przyszedł następnego dnia temu Salzerowi, no ale tego Jurka trzeba było wykopać z podziemi. Dowiedziałem się od sekretarki, że jest w Łopusznej na wakacjach, więc ja tam do tej Łopusznej z Krakowa pojechałem, to jest rzut beretem, ale nie wiedziałem, że Łopuszna to nie są dwie chałupy, tylko to jest znacznie więcej. Szczególnie w okresie wakacji jest tam więcej ludzi niż w Krakowie. Więc znaleźć Jurka to było strasznie trudne sprawa, trudne zagadnienie. Z rozpaczy pamiętam, że siedziałem nad kufrem piwa w jakiejś gospodzie, prawda, myśląc sobie, jak ja tego Jurka odszukam, wypytywałem po blondynkę o dzieci i tak dalej. Nic nie pomagało. I wreszcie sobie przypomniałem, że Jurek mi żalił się przez telefon, że bardzo źle wynajął pokój, bo sąsiad obok buduje w ogródku wychodek tuż pod jego oknem. No więc, że to bardzo niekorzystne. Ja uderzyłem się w głowę i mówię przy tym piwie do tych górali, mówię, nie wiem, prawda, adresu nie znam i tak dalej, ale wiem, że sąsiad obok, a trzeba było tak od razu mówić, oni mówią i skierowali mnie pod właściwy adres, gdzie Jurek był z żoną i z dwójką chłopców. No i taki był początek kariery naukowej Jurka. Nie chcę tu obniżać, prawda, tych podniosłych głosów i tak dalej, ale wszystko zaczęło się po prostu od toalety w Łopusznej. Dziękuję bardzo, to był dobry początek. Doktor Andrzej Kowoc, teraz Polska Akademia Umiejętności, trafił, znalazł profesora Wetulaniego po drogach uczonych, albo właściwie powinna powiedzieć ich powodem. Szanowni Państwo, trudno jest mówić o przyjacielu, którego już nie ma z nami od roku, a który ciągle jest w naszej, czego jesteśmy tutaj świadectwem, w naszej serdecznej pamięci. Moje bliskie spotkanie, czy bliskie spotkania pierwszego stopnia, to był tytuł filmu, z profesorem Jerzym Wetulanim
było 6 stycznia 2006 roku. Poszedłem wczesnym wieczorem do mieszkania państwa w Atulanich, aby przeprowadzić z profesorem rozmowę w ramach cyklu moich rozmów z członkami Polskiej Akademii Umiejętności, publikowanych przez Polską Akademię Umiejętności w tomach Po drogach uczonych. Tak się składało, że rankiem następnego dnia miała odlecieć do Szwecji moja wówczas żona Barbara. Rozmowę z Jurkiem odbyliśmy, z profesorem Wetulani w tym momencie jeszcze, odbyliśmy bardzo żywą i interesującą. Właśnie jeszcze w trybie oficjalnym per pan i zresztą w tym trybie, zgodnie z chronologią wydarzeń, ta rozmowa została opublikowana w tomie drugim Po drogach uczonych, wydawany przez Polską Akademię Umiejętności. Zaraz po naszej nagrywanej rozmowie do książki profesor przyniósł butelkę czerwonego wina i dwa kieliszki. Etykieta na butelce od razu wydała mi się imponująca, z najwyższej półki. Rzekłem do profesora: panie profesorze, może zachowa pan takie wspaniałe wino na godniejsze okazje z bardziej znakomitymi gośćmi. Odpowiedział mi, to sobie zapisał: głupiś pan, butelka na dwóch to więcej niż butelka na kilku. Mówmy sobie po imieniu, ja jestem Jerzy. Rozmawialiśmy przy tym winie długo. Wróciłem do domu bardzo późno. Barbara była na mnie, jak to się mówi, zła. To było oczywiste, natomiast mniej oczywiste było to, co wydarzyło się kilka miesięcy później podczas towarzyskiego spotkania w Polskiej Akademii Umiejętności, po którymś walnym zebraniu. Barbara akurat znowu była w Krakowie, więc przyszła ze mną na to towarzyskie spotkanie. Przedstawiłam ją Jurkowi, a raczej Jurka Barbarze, jak to etykieta wymaga. Barbara powiedziała do Jurka: ach, to pan, który tak długo trzymał Andrzeja w ostatni wieczór przed moim poprzednim odjazdem. A na to Jurek: zaręczam pan, seksu ze sobą nie mieliśmy. U Marysi i Jurka Wetulanik spędziłem liczne, przemiłe wieczory, nie tylko z natury oczywiste, jak urodziny Jurka. A na przyjęciach urodzinowych zawsze bywało wytworne wino, szynka, a potem znakomity bigos, do ostatniej chwili gotowany przez Marysię i pomocnicę. Nie ma już Jurka z nami, nie ma Marysi. Bez nich nasz świat stał się uboższy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Tomasza Medwaniega, także potem Anię. Dziękuję za obecność. Teraz opowiem kilka słów o moim dziadku, ale po angielsku. I went to Krakow 1.5 years ago. And before that, I knew my grandfather, but mainly as my grandfather. And he was a professor, but that was it. And when I moved here, in the first few weeks that I was here, I experienced something hilarious. I was at an event with many young people, and I was speaking with some boy, who still is a friend of mine, and he asked me, where are you from? I said, I'm from the Netherlands, but my family is from Krakow. He said, oh, what family? And I said, oh, my grandfather is Jerzy Wetulani. And he took me by the arm and started running and screamed, Justyna, to wnuczka Wetulaniego. And for me, that was such a strange experience. But then I realized that my grandfather was a great man, and actually he had a connection with young people as well. He managed to make science a popular thing. I met many people in my age who have read the book that my grandfather wrote. And to return to how this started, only 1.5 years after I've been living here, my grandfather already passed away
but what was said about the pencil, he passed away, but all that he left is still a lot, and I'm very grateful for that. But this today is very happy that I'm here with everyone, and at the same time, it's a very sad thing, and good that all these beautiful things are gone. Ja chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za obecność. Ja tutaj nie będę swoich wspomnień jakoś się przed Państwem rozkażował, bo dzieci mają ich masę. Jest mi bardzo oczywiście żal, że tato umarł i naszą rodzinę dotknęła tragedia w zeszłym roku, ale jesteśmy bardzo podbudowani pamięcią, która jest bardzo żywa i to daje nam masę siły. Przez Państwa obecność, przez książki taty ukazały się już pośmiertnie dwie książki, jedna taka niecałkiem dokończona, ale bardzo dobrze zrealizowana w końcu. Tak, za moją córką tata umarł, ale to echo jeszcze cały czas jest obecne i wydaje mi się, że będzie jeszcze jakiś czas, będziemy mieli z tym do czynienia. Jest duża szansa, że będziemy się tutaj znowu mogli spotkać za rok, tak jak słyszę od władz miejskich. Także zobaczę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Teraz pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby również zabrać głos? Ja. To już. Nic swojego mikrofonu nie da, bo jak mówiła kiedyś jedna z posłanek, klasyka chyba już w pewnym sensie. Proszę Państwa. Wiedzi, kto ma mikrofon, ten ma władzę. Proszę Państwa, ja opowiem moment z mojego życia. Mianowicie, ja mam wnuczkę, która, jak to wnuczka, specjalnie się dziadkiem nie przyjęła. Ale raz się zdarzyła taka historia. Mianowicie, ona chciała się ze mną tam gdzieś wybrać. No, powiedziałem, że nie mogę. I potem pytam się, dlaczego nie poszedłem. A ja powiem, wiesz, byłem na wieczorze na imieninach u profesora Wetulania. Wtedy zobaczyłem w jej oczach, no oczy ich tak powiększył, ja był na wieczorze u profesora Wetulaniego i od tego czasu ona mnie naprawdę szanuje. Zatrzymałem się w Rzymie na te pół wieku i właściwie dalej tam mieszkam. Specjalnie, prawie specjalnie przyjechałem na dzisiejszą tutaj uroczystość. Chciałem tylko zaznaczyć, jak Jerzy zachowywał się w Rzymie. Zwykle przyjeżdżał ze swoją ekipą z Instytutu nie sztuki, tylko farmakologii. Bardzo było zwykle wesoło. Mieszkał u mnie, to znaczy w hospicjum Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Najpierw to się nazywało hospicjum, później dom maltański. To wielka zasługa dla polskich kawalerów maltańskich. I ja to administrowałem ten interes przez 42 lata.
Rzym, o czym zresztą piszą anonimy w zeszyciku wspomnieniowym, gonił po zabytkach, mało to, przeganiał również swoją ekipę po tych zabytkach często, z dobrym skutkiem. I też ci państwo gonili, bo widzę, że się uśmiechają, razem z Jerzym. I później Jerzy pod wieczór zdawał relacje, co zobaczył, jak, co widział i tak dalej. Ja, ponieważ jestem historykiem sztuki i wtedy akurat opracowywałem przewodnik po Rzymie, więc korzystałem z jego bardzo trafnych, niezwykle inteligentnych i spostrzegawczych spostrzeżeń. I to było bardzo miłe, ciekawe i bardzo przyjemne z jego strony. Nie tylko, że chodził po zabytkach, ale chodził też po Rzymie w ogóle. Chodziliśmy często na pizzę, bardzo często zresztą sami we dwójkę, na dół, na Białe Trastevere, to znaczy na dół, bo to cały interes ten dom nocegowy był w górze, w dzielnicy Monteverde Vecchio, czyli zielone wzgórze, stare zielone wzgórze. To zresztą mi się zdaje, niektórzy z państwa tam byli gościnni, już tam ktoś piwa, więc to dobrze wiedzą, jak to wszystko wyglądało. Ale co najciekawsze, że Jerzy potrafił wytworzyć sytuację, wytworzyć atmosferę doskonałą, nie tylko wśród swojej ekipy, ale również wśród gości przybyłych, zupełnie obcych właściwie. Także wszyscy byli pod wrażeniem, ale pod wrażeniem również jego wizyt u Ojca Świętego. Niekiedy tak bywało, że dzwonił monsignor Dziwisz, Jurka nie było, do mnie dzwoni, zaczyna mówić po włosku. Ja mówię, a monsignor Dziwisz, to mówił po polsku. No i Dziwisz wtedy mówi, proszę powiedzieć profesorowi, że Ojciec Święty zaprasza go jutro na śniadanie. To by było późne popołudnie. Znowu problem, gdzie ten Jurek jest, ale musi przybyć na noc. No więc przybył, a to trzeba było stać pewnie gdzieś przed szóstą, żeby zdążyć na to śniadanie Ojca Świętego bardzo wcześnie. No, odbijał się zwykle rano w czarny garnitur, poddenerwowany, gonił na Watykan, niedaleko, 15-20 minut pieszo. No i był u Ojca Świętego na śniadaniu. I potem zresztą zaznaczał, bo to była zwykle msza święta, że nie przystąpił do Komunii Świętej. To tak patrzył, to były wszystkie siostry, takie trochę święte. No więc raczej Jerzy to tak troszeczkę polewał. Dwa razy mi się wydarzyło, że jak pan kiedyś mówił o swoim agnostycyzmie, czy powiedzmy wolnym myślicielstwu, to powiedziałem mu, nie bądź heretyk. Dwa razy nawet w życiu powiedział. Poza tym jeszcze tylko wspomnę jego ojcu Adamie, który też był, powiedzmy, że moim gościem w tym domu noclegowym, a to było jeszcze przed pontyfikatem. Ojciec Adam był związany politycznie i ideowo z ludowcami jeszcze przed wojną. A ja byłem w tym okresie również sekretarzem Karola Popiela, przedwojennego prezesa Stronnictwa Pracy, czyli kadencji. To było niedaleko tego domu nocowego i profesor Adam często do tego Popiela chodził, bo to były przed wojną pokrewne partie pod względem ideowym czy ideologicznym. Chodził i potem się prawie że chwalił wśród osób obcych tam mieszkających, że był i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy chodzili do Popiela. Ja o tym doskonale wiedziałem. Nie mówiłem tym ludziom, że wiem o tym, bo to prawie wszyscy robili z ukrycia, żeby potem się to nie doniosło do władz polskich. No i a jedyny profesor Adam mówił, to jak to było i to rozmawialiśmy na te tematy tamte. Ludzie byli troszkę niektórzy przerażeni, a niektórzy się z tego i cieszyli. Więc ta
bardzo mi przykro, że już nigdy z Jerzym się nie spotkam w Rzymie ani w Krakowie, bo zawsze bywałem na jego przyjęcia od chyba pół wieku, bo jeszcze przed moim wyjazdem też bywałem na Placu Wolności czy Inwalidów, ale było bardzo dawno, żeby mi o tym nie mówić. Wobec tego dziękuję za posłuchanie i wszystkiego dobrego. A teraz raz jeszcze oddajemy głos Piwnicy pod Baranami. Thank you.
Pamiętam. Będziemy tak. Jerzy Wysocki, gitara i Bogdan.